obecna w Norwegii. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam taką pogadankę na temat norweskiej służby zdrowia i o tym, dlaczego to pacjent, czyli ja, decyduje o tym, że jestem chora, a nie lekarz. Ciekawe, co? Ej, nie wiem, jak ustawić tą kamerę, bo coś dzisiaj za grubo wyglądam. Muszę ją oddalić od siebie. No, chyba już lepiej. Skupmy się może dzisiaj na tym, co mam do przekazania. A mam naprawdę bardzo fajne informacje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie posłuchać. Zapraszam. Zacznę może na początku od tego, że w Norwegii lekarz nie ma białego fartucha. Przyjmuje swoich pacjentów w swoim normalnym ubraniu. Nie ma żadnego ochronnego ubrania. Pacjent czeka w poczekalni grzecznie. Ja pamiętam, jak mieszkałam jeszcze w Polsce, jak wszyscy siedzieli na krzesełkach w rzędzie przy gabinecie do lekarza. No w Norwegii jest tak, że jest poczekalnia i do tej poczekalni wychodzi lekarz i wywołuje z nazwiska lub z imienia, jeżeli jest to już lekarz, którego mamy długo i już jakby obydwoje są, że tak powiem, dobrze zapoznani, no to wtedy woła z imienia, a jeżeli jest to takie pierwsze początki, to nazwiska używa, no i wtedy człowiek się podrywa z tej poczekalni, idzie do lekarza i w międzyczasie, idąc korytarzem, lekarz podaje rękę, mówi dzień dobry, no i pokazuje ręką, zapraszam do mojego gabinetu, dlatego że tak jak tutaj u mnie w moim ośrodku zdrowia, mój lekarz nie zawsze ma taki stały swój gabinet, czasami przyjmuje w innym gabinecie, więc dlatego czasami musi pokazać ręką, że dzisiaj zapraszam panią tutaj do gabinetu. Po wejściu do gabinetu no, rozpoczyna się wizyta. Wizyta trwa 20 minut, tak około. Lekarz wszystko zapisuje na komputerze, to co pacjent mówi do niego, on od razu zapisuje. Wszystko się odbywa właśnie na komputerze. Ostatnio byłam z synem swoim u lekarza. No i oczywiście ja jak to mama, no tam nie będę wiadomo wchodzić w szczegóły, czego się wizyta tyczyła, ale w każdym razie chciałam jeszcze lekarza podpytać, no jeszcze tam o coś. A on mi mówi, że nie, że on nie ma czasu, że mówi na zegarek, patrzy i mówi tak, że 20 minut, mówi, no kto jest wystarczająco, mówi. A ja mówię, aha, czyli tak jakby mam rozumieć, że jedna choroba, jedna wizyta. No, tak jakby nieśmiało przytaknął. Dzieci w Norwegii do 16 roku życia mają wizytę u lekarza za darmo, a dorośli płacą za wizytę u lekarza rodzinnego, taki swój własny wkład, nazwijmy to. No i do tego jeszcze dochodzi, to jest zróżnicowane, dlatego że na przykład jeżeli jest pobranie krwi, czy zwolnienie lekarskie, jakiś tam zabieg, to wtedy jest to właśnie cena za wizytę uzależniona właśnie od tego, czego się dotyczyło. Lekarz rodzinny w Norwegii jest bardzo kreatywny, dlatego że lekarz w Norwegii ma prawo założyć, to się tyczy kobiet oczywiście, wkładkę domaciczną. Lekarza rodzinnego w Norwegii dostaje się z automatu. Jest szansa go zmienić. Z tego co pamiętam, chyba dwa razy do roku można zmienić i wtedy wchodzi się po prostu w internet. Jest cała lista lekarzy w różnych miejscowościach. Można się zapisać na wentelistę, czyli na listę oczekujących. Ale jest to bardzo, bardzo długi proces, że tak powiem, bo listy są bardzo długie, jest bardzo dużo ludzi wszędzie chętnych do zmiany lekarzy, więc na to czeka się bardzo, bardzo długo. Lekarz rodzinny ma bardzo dużo możliwości tutaj w Norwegii. Może na przykład założyć spiralę hormonalną kobiecie, może również zrobić cytologię, może usunąć również jakieś znamie. Ja właśnie, będąc raz u lekarza, chciałam skonsultować, bo miałam właśnie, chyba się to włókniak nazywa, na plecach i z buta od razu wziął mnie do gabinetu obok, mówi, gdzie ja tam jeszcze coś mam, mówi, tutaj, mówi, masz, mówi, to też możemy usunąć. Ja tak patrzę na niego, ja mówię, ja w ogóle nie byłam przygotowana na to, że on od razu mnie weźmie do gabinetu obok, myślałam, że dostanę gdzieś skierowanie do dermatologa,
a on był chętny po prostu pousuwać mi wszystko, co tam mi gdzieś wystawało, że tak powiem. W poczekalni, w ośrodku zdrowia, stoi takie urządzenie, taki automat, nazwijmy to, i po wyjściu od lekarza od razu płaci się kartą. Jeżeli akurat, powiedzmy, nie wiem, nie mamy karty przy sobie, czy nie wiem, spieszymy się, to jest możliwość jeszcze taka, że jeżeli nie zapłaciliśmy od razu, to przychodzi nam na telefon SMS i w ciągu 24 godzin trzeba zapłacić za wizytę. A jeżeli nie, no to jest jeszcze, dają trzecią szansę i wtedy przychodzi faktura na papierze, za którą jest tam, nie wiem, 60 koron dodatkowo, czy coś takiego. No i wtedy sobie trzeba wybrać, którą opcję się chce. Tak, teraz może troszkę opowiem o tym, że do norweskiego lekarza nie tak prosto jest się dostać. O nie, nie. Mamy możliwość zamawiania sobie wizyty u lekarza przez internet, ale na przykład jak ja wchodzę w kalendarz wolnego terminu lekarza, to muszę dobrze pomyśleć, w którym miesiącu ja dzisiaj jestem, bo ja na przykład patrzę, a ja mam tam wolną godzinę u lekarza, nazwijmy to za miesiąc na przykład, lub za półtora miesiąca, wszystko jest tak jakby pobukowane. Ale jest też taka opcja, że w tym samym dniu można zadzwonić do ośrodka zdrowia, do recepcji i wtedy po rozmowie z panią, która tam pracuje, można dostać, bo oczywiście ona musi przeprowadzić wywiad i zapytać się, czego się tyczy ewentualna wizyta i wtedy ona ocenia, czy, bo mają możliwość wcisnąć w ciągu dnia no kogoś gdzieś z nagłym jakimś przypadkiem, czy z jakąś taką poważniejszą chorobą. Natomiast jeżeli ona usłyszy, że nie wiem, mam gorączkę, źle się czuję, nie, to już na to ona nie pójdzie. Ja pamiętam, miałam taką sytuację raz, że dostałam informację ze szkoły, że syn jak gdzieś tam byli na jakiejś wycieczce, że gdzieś tam gdzieś stąpnął źle nogą, no i narzeka na kostkę, że go boli. Więc ja, dobra mamuśka, za telefon do ośrodka zdrowia, no i mówię pani tak, że dostałam informację ze szkoły, że syn narzeka na kostkę, że może zwichnął czy coś, że chciałabym sprawdzić u lekarza, czy ma jakąś wolną timę, czyli taką godzinę gdzieś w ciągu dnia u lekarza, a pani stop, ona to ocenia na to, że najpierw powinnam dać tabletkę przeciwbólową synowi, i żeby spróbował rozchodzić sobie tą nogę, stopę. Nie chcę powiedzieć tutaj, jakie słowa mi się cisnęły wtedy do gardła, ale okej, przyjęłam do wiadomości. W końcu myślę, że ludzie, którzy pracują tam, gdzie pracują, no są kompetentni, tak? Mają pojęcie i biorą odpowiedzialność za to, co mówią. I rzeczywiście było tak, że no nie było to nic wielkiego. Przestała go boleć i tym sposobem jakby być może ona, ja to tak rozumiem, akurat ten czas, który lekarz gdzieś tam w ciągu dnia miał wolny, mogła wcisnąć kogoś innego, kto być może potrzebował większej pomocy niż ja. Więc oni w ten sposób oceniają też, że można w ciągu jednego dnia tak jakby na szybką wizytę się umówić, ale to oni poprzez wywiad muszą to ocenić. W Norwegii bardzo popularny jest lek, nie będę mówić nazwy jego, ale jest to lek dostępny bez recepty, który jest bardzo chętnie proponowany przez lekarzy, żeby sobie wziąć lek przeciwbólowy, taki przeciwzapalny, przeciwgorączkowy. Tak. Mój syn ma 14 lat obecnie i dwa razy tylko w ciągu całego swojego życia miał antybiotyk od lekarza. Było to zapalenie ucha tutaj w Norwegii, a drugie to było w Polsce, ale to się tyczyło, że tak powiem, czegoś innego po prostu. W Norwegii nie ma takich typowo leków w aptece na grypę, na przeziębienie, jakie są w Polsce. Ja jak oglądam polską telewizję i lecące reklamy, jedna za drugą, weź to, weź tamto, nie. Ja przestałam kupować w Polsce leki i zwozić je tutaj do Norwegii, dlatego że zrobiłam sobie taki eksperyment dawno temu, że jak byłam przeziębiona, powiedzmy miałam grypę,
biorąc lekarstwa z Polski na grypę, byłam zdrowa po 7 dniach i innego razu, kiedy byłam chora, a nie miałam leków z Polski, też byłam zdrowa po 7 dniach. Czyli jak jest przysłowie polskie, że leczony katar trwa 7 dni, a nie leczony tydzień, no to jest to w punkt. W Norwegii uważają, że jeżeli jest wirus, jeżeli człowiek jest przyziębiony, jest to wirus, no to po prostu na wirusa nie ma lekarstwa. Trzeba to po prostu przeżyć. I nie ma tak, że wezmę sobie, nie wiem, rozpuszczę, nie będę tutaj przytaczać nazw leków, ale wypij sobie jakąś tam orężatkę, to ci się, nie wiem, polepszy, weź sobie jakąś tam tabletkę żółtą na S, to ci się, na grypę, to też ci się coś polepszy. Bzdura. Bzdura, bzdura, bzdura. Ja to mówię. Mój kanał nie jest kanałem jakimś tam medycznym, ale co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, to, że my tutaj w Norwegii pijemy tran. Ja może piję rzadziej, to się od razu przyznam. Potem leci mi witamina D w dół i potem narzekam, co ja taka jestem słaba, jakaś taka przygnębiona, a tu idę do lekarza, robię sobie badanie krwi i widzę, witamina D gdzieś tam leży na samym dole. Więc tak, mój syn regularnie pije tran, jest do niego przyzwyczajony od samego początku. Chyba pamiętam, jak chyba rok czasu skończył, czy coś takiego, chyba to już wtedy dzieciom można taki wpłynie dawać tran i cały czas jest do tego tak przyzwyczajony i do zapachu, zresztą zapachy też są takie, że jest na przykład cytrynowy taki smak, więc jest, nie ma problemu. I nie wiem, ale po prostu moje dziecko nie choruje. Tak jak mówię, antybiotyk miał 2 razy w ciągu całego swojego życia i bardzo, bardzo rzadko choruje. No wiadomo, jak przyjdzie wirus, no to wirus nie wybiera, jak się to mówi, i jest, można się łatwo zarazić, ale tak ogólnie to jesteśmy w Norwegii zahartowani. Teraz będzie o zwolnieniu lekarskim w Norwegii. Oczywiście zwolnienie lekarskie w Norwegii wypisuje lekarz i z tym zwolnieniem idzie się do pracodawcy, ale pracodawca ma prawo tak jakby podważyć to zwolnienie. Czyli ma prawo wezwać sobie pracownika takiego do siebie i porozmawiać. Jeżeli jest pracownik na przykład 100% niezdolny do pracy, takie dostał zwolnienie od lekarza, to dla pracodawcy, można powiedzieć, nic nie znaczy. Dlatego, że ja na własne uszy usłyszałam, kiedy mieliśmy zebranie w pracy, od pracodawcy usłyszeliśmy, że jak idziemy do lekarza, to trzeba ostrożnie tak jakby brać zwolnienia lekarskie, bo to my decydujemy, czy jesteśmy chorzy, a nie lekarz, bo to my wiemy, jak my się czujemy. Ale z drugiej strony pracodawca oczekuje od nas, że my do pracy, nawet jak jesteśmy chorzy 100%, przyjdziemy z tym, co mamy zdrowe. Wiąże się to z tym, że pracodawcy również są gdzieś tam odgórnie kontrolowani, żeby no jak najmniej pracownicy przynosili zwolnień lekarskich, tak? Wiadomo, to jest wszystko zrozumiałe. Ale też trzeba rozumieć pracownika, że pracownik też nie jest maszyną, może zachorować i po prostu i musi zwolnienie lekarskie mieć, bo nie jest w stanie pracować. Ale są różne choroby, różne schorzenia, które człowieka gdzieś tam eliminują z pracy na jakiś czas. Zgadza się. I wtedy właśnie pracodawca ma taką furteczkę, że może sobie właśnie takiego pracownika wezwać na rozmowę i pogadać z nim. Pracownik nie ma obowiązku powiedzieć, na co ma zwolnienie lekarskie, a pracodawca nie ma prawa o to zapytać. Ale pracodawca ma prawo zadawać takie pytania, dzięki którym dostanie obraz swojego pracownika
i wspólnie ocenią, jakie na tą chwilę pracownik ma możliwości do tego, żeby przyjść do pracy choćby na troszkę, na godzinkę, na dwie, w zależności jakiej to branży się tyczy. No na przykład tak jak u mnie w przedszkolu, no powiem na przykład swój przykład, że no u mnie na przykład, jeżeli ktoś przyniósłby zwolnienie 100%, że jest chory, no to wtedy pracodawca na przykład zachęca takiego pracownika, żeby przyszedł, żeby wspólnie ocenili jego zdolności, po polsku nie wiem jak się to mówi, no takie no zdolności, tak, formę, w jakiej jest formie, co byłby w stanie wykonywać na przykład w pracy, żeby no mimo wszystko nie siedzieć na tym zwolnieniu stuprocentowym, tak, żeby pracownika pozyskać przynajmniej na jakąś godzinę do pracy. Lekarze w Norwegii nie dają, że tak powiem, zwolnień hurtowo. Muszą się bardzo dobrze zastanowić, zanim dadzą. Jest to bardzo przestrzegane, dlatego że lekarze są zobowiązani do, no też jakby do redukowania zwolnień lekarskich. Więc wszystkie strony, zarówno pracownik, lekarz, pracodawca, no bronią swoich interesów, że tak powiem. Ja ostatnio właśnie byłam świadkiem takiej rozmowy, że dziewczyna jest w ciąży, gdzieś tam w jakimś zakładzie pracy i przyniosła zwolnienie chyba na tydzień do pracy, ale no bardzo źle się czuje, wiadomo, pierwsze miesiące, nie czuje się dobrze, no nie jest w stanie wykonywać obowiązku, bo ma tam różne dolegliwości. Ale lekarz, i ktoś tam się właśnie zapytał, że no ale to dziewczyno, to dlaczego tobie lekarz dał tylko tydzień zwolnienia? Przecież to wiadomo, że ty po tygodniu nie będziesz zdrowsza, tak? Bo jesteś w takim stanie, że no, że te pierwsze miesiące no są ciężkie. No dla niej są ciężkie akurat w tym przypadku. I ona właśnie zaczęła mówić, że lekarz nie może dać więcej zwolnienia, jak na przykład na tydzień, na taki krótki czas, dlatego że też jest jakby za to rozliczany. Po tygodniu pacjentka przychodzi na kolejną rozmowę i dalej jest to oceniane, że może akurat po tygodniu coś tam się lepiej poczuła. No tak. Więc może tak podsumowując, jeżeli pracownik przynosi 100% zwolnienia do pracodawcy, to pracodawca ma prawo zapytać na przykład: możesz chodzić, możesz myśleć, nie masz problemów z koncentracją. Tego typu pytania ma prawo zadać. I pracownik musi też tak jakby pokazać chęć współpracy, żeby to było widoczne, że tak, jestem chory, ubolewam nad tym, że jestem chory, ale wykazuje też inicjatywę, że jak tylko się lepiej poczuję, to przyjdę. W ten sposób trzeba rozmawiać z pracodawcą. No tak to tutaj właśnie wygląda. A jeżeli jest zwolnienie no już na dłuższy okres, no ktoś ma problemy naprawdę jakieś tam poważne, że jednak szybko do tej pracy nie wróci, no to wtedy już wkracza NAF, czyli taka instytucja, która właśnie wypłaca świadczenie chorobowe, to już ona wkracza tak jakby i z nią też są przeprowadzane rozmowy, no jak długo przewidujesz być chory, jak tam twoje zdrowie, co robisz w tym kierunku, żeby być zdrowym, bo tu nie chodzi o to, żeby wziąć zwolnienie od lekarza, rzucić pracodawcy, dajcie mi święty spokój, ja jestem chory, tak? Trzeba pokazać, że co się robi w tym kierunku, na przykład czy się chodzi gdzieś, nie wiem, jak ktoś ma problemy z kręgosłupem, czy chodzi gdzieś na jakieś ćwiczenia, robi coś w tym kierunku, żeby mu było lepiej i tak dalej. Już mi w gardle zasło od tego gadania. Poszłam sobie zrobić kawy i zaraz Wam coś opowiem. Nadchodzę z kawą. Muszę się troszkę napić, bo mi tak zaschło w gardle. I zaraz będę gotowa. Tak sobie pomyślałam, że jesteśmy w tym temacie służby zdrowia w Norwegii i tak mi wpadło do głowy, że może tak na koniec
poruszę pewien wątek. Poczekajcie. Piję kawę, ale myślę, że ja powinnam coś mocniejszego wypić, zanim poruszę ten temat, bo no, po prostu brakuje słów. No, brakuje słów na... Otóż dostałam komentarz, zapytanie właściwie, które brzmi: jak długo Polki będą wycierać czy myć obce tyłki za granicą? Ja jestem człowiek wyrozumiały i myślę, że ten człowiek, który to napisał, nie ma nic złego na myśli. Po prostu się zastanawia, jak długo Polki będą myły obce tyłki za granicą. Zastanawiam się, w czym jest problem. Tyłek jak tyłek, obcy czy nie obcy, ważne, że ktoś go myje. Tak się zastanawiam, dlaczego akurat ja dostałam tego typu pytanie, ale myślę, że dlatego, że ta osoba, przepraszam, musiała obejrzeć mój filmik, gdzie mówiłam, że pracuję w domu opieki, że pracowałam w domu opieki i domniemuję, że musiałam myć tyłki pacjentom czy zmieniać pieluchy. Więc ja, tak jak mówiłam w jednym z filmów właśnie, że ja na początku pracy w domu opieki uczyłam się języka, więc nie byłam dopuszczana do aż tak wielkich, poważnych zadań, ale owszem, gdzieś tam w międzyczasie z czasem były takie momenty, że uczestniczyłam przy przebieraniu pacjenta, przy zmianie pampersa. Ja ogólnie pracowałam na oddziałach z demencją. Tam osoby były bardzo samodzielne, używały sobie takiego balkonika i z tym balkonikiem zasuwały same do łazienki. I babcie też mają to do siebie, jak dzieci w przedszkolu. Samodzielność do samego końca. Ja pamiętam, jak raz wchodzę do babci do pokoju, babcia 90 lat, a babcia rowerek sobie robi w łóżku, nóżkami wywija, bo one walczą o samodzielność do samego końca po prostu. Żeby nie potrzebować jak najwięcej pomocy no, od innych. Więc tak, zaczęłam dostawać coraz więcej komentarzy. Bardzo się z nich cieszę. Niektóre komentarze sprawiają, że brakuje mi słów. Ja, to jest niemożliwe. Ja jestem gaduła i ja... Jest ktoś, kto jest w stanie sprawić, że mnie brakuje słów. Myślę, że powinniśmy myć tyłki tam, gdzie jesteśmy. Kto jest w Polsce, niech myje tyłki komuś w Polsce. Kto jest w Niemczech, niech to robi w Niemczech. Ważne, żeby te tyłki były wymyte, pachnące i żeby wszyscy byli zadowoleni. Bardzo się cieszę, bo zaczęły do mnie pisać osoby, które mieszkają też za granicą, tak jak ja. Też mają kanały na YouTube, pokazują swoje życie, różne pogadanki, piękne krajobrazy. Super. Dziękuję bardzo za każdą subskrypcję, za każdego kciuka do góry, za komentarze. Jest to bardzo, bardzo miłe, bo widzę, że zawsze gdzieś tam się ktoś znajdzie, kto ma ochotę posłuchać, co ja tam pindolę, za przeproszeniem. I do następnego razu. Zobaczymy, co wpadnie mi do głowy i co wymyślę, jaką pogadankę, na jaki temat lub może jakaś wycieczka. Zobaczymy.